Witamy w Potworach z Poczekalni, 50 odcinku dla Państwa, dla mnie 42, a dla Ciebie 49. Tak. W zasadzie nikt tego nie świętuje oprócz Was. Tak naprawdę. Ja jeszcze trochę poczekam. No, ty jeszcze trochę. Stasiu, dzisiaj taki odcinek nostalgiczny czuję, że będzie. Tak. tak ja myślę, że mogę się wzruszyć delikatnie, o -o. ale to wytniemy. Tak. pamiętam, ty dołączyłeś gdzieś kiedy? W odcinku? W odcinku y Papierosy, tylko dla mocnych. W roli. W roli. Y no. Mynyla. A w ogóle to odcinków jest 52. No tak, to ale. Są te rozmowy. Żałuję tych rozmów. – Żałujesz, że je zrobiłeś? Zau – Żałuję, że je zrobiliśmy, ale i, i bardzo chętnie bym je usunął, ale ja widzę, że one się cieszą jakąś taką popularnością, szczególnie wśród Ślązaków. – bardzo, <grym> bardzo, bardzo, <grym> i Szwedów. – I Szwedów, tak. <grym> Oni e za każdym razem, jak mi wyskakuje komentarz jakiś związany ze Śląskiem, to jest właśnie z, z tego odcinka, i, i no po prostu ja chyba nie mogę zrobić. Oni Ślązacy się nacierpili już wystarczająco dużo. Nie tak. zrobię tego, nie usunę im nie tego po... odcinka. Ale jakoś to po prostu zaburza takie moje poczucie, takiej estetyki, całej no tak, koncepcji no, tego programu. No. Ale wydaje mi się, że to jest też. To jest też takie bardzo youtube'owe. Jest, no. W takim sensie, że masz jakiś projekt, który zorientujesz się, że za, za bardzo nie ruszy i potem wiesz, zostają jakieś takie dziwne kanały typu Naruciak, recenzje filmów, czy cokolwiek. Nie to, no, może, no. to może akurat istnieć i to może akurat być bardzo popularne, ale chodzi mi o to, że wiesz, masz na przykład takiego gracza gamingowego, Ta. co tylko gra w Minecrafta. I ma drugi kanał właśnie tam porady dla, nie wiem, początkujących twórców. No, y, 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 to wiem, bo to z, z Eutanasji mam taką też historię. Mam. Jak mam. to? No bo jak kiedyś nagrywałem filmiki na YouTube. z Dziecięciem będąc. No tak, tak. Miałem taką serię z Batmanem. Że stwierdziłem, że przejdę całego Batmana, że to będzie moja seria gameplayowa. Oczywiście. Nakręciłem dwa odcinki. Po może 15 minut, więc tej gry to tam prawie tyle to nic przeszedłem. No, po ten... czym następny był filmik? Dlaczego nie nagrywam Batmana? I po, zdradzisz wszystkim, dlaczego nie nagrywasz Batmana już więcej? Bo mi się znudziło. Po dwóch odcinkach mi się znudziło, bo. Ja zdałem sobie sprawę z tego, jakie to, ja przedsięwzięcie, nie, nie wiedziałem, y, nie znałem skali przedsięwzięcia, którego się podejmuje. Trochę długa gra. Trochę długa gra. Ale co, ty, ty się spodziewałeś, że to będzie jakaś takie, nie wiem, mały, mały projekcik na półtorej godziny, czy co? No po prostu w mojej głowie to szło trochę szybciej. Okej, okay, w porządku. No, no, a to... Wyobraź sobie ale całą to... grę teraz przechodzić i gadać, w sensie, no jak się nie jest takim youtuberem, gameplayerem, profesjonalistą. Tak, że to, to nie jest let's player, to jest gameplayer. Tak, 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 tak. No to, to, to nie jest poważna, to jest poważna sprawa. No faktycznie. No. Ale to... Nie, nie podobał ci się Batman? Nie no, Batmana przyszłość. No, Batman jest super, ja go przyszedłem, tylko... Nie... Tylko nie chciałeś z nimi. Nie publicznie, nie, nie, nie. Sam chciałem sobie pograć. A, że jak komentujesz, to tam... To dla siebie. To dla siebie. Te komentarze zachowaj dla siebie, tak mi zawsze mówili i ja się... Wziąłem sobie to do serca. Eee... Państwo, nie zachowujcie dla siebie komentarzy, proszę nie, piszcie. Nie, 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 nie. Więc tak, zostają chyba rozmowy, albo kiedy się usunę i zostaną tylko na YouTubie. Dobra. Mhm. Co tam się wydarzyło, u nas ciekawego. No nie, no w uniwersum się bardzo dużo rzeczy działo, ale teraz tak czuję, że powinniśmy trochę wyjść z tego uniwersum. Czyli do prawdziwego świata. Do prawdziwego wrócić. świata wracamy na chwilkę. I yy, bo, bo piszą komentarze ludzie. Tak, i proszę. wiadomości to i są i te du... nasze właśnie Dużo... awatary między Ta. światem rzeczywistym a tą fikcją. Dużo rzeczy się wydarzyło i my teraz w końcu pierwszy raz jesteśmy na bieżąco, bo ostatnie odcinki to tak byliśmy matko z dwa albo trzy tygodnie za światem rzeczywistym. To jest jakiś taki dziwny. ja Jeszcze nie do końca rozumiem tego ten roz... rozjazd czasowy. Wydaje mi się, że bo to my rozjazd... jest w przyszłości, ale potem w przeszłości Wydaje bardziej. mi się, że to po prostu nie jest liniowy. Nasz a. czas nie jest liniowy. Możliwe, możliwe. Jerry Jerry. Jerry z odcinka Słowacki wielkim poetą był, który przysłał nam fanart. Więc równie wielki artysta zosłowacki. Słowacki, nawet większy. Nawet większy, bo nie tylko y, okazuje się, że rysuje, a nie wiem, czy Słowacki rysował, nie wydaje mi się, mm -hmm. y, to jeszcze y, jest artystą muzycznym. No to, no to o czym my tutaj mówimy? Słowacki też nie wydaje mi się, żeby komponował utwory. Ja myślę, że on ani nie rysował, ani, oni tylko tam słówka zlepiał na papierze nie robi to na nas wrażenia. Nie. W przeciwieństwie do tego, co zrobił Jerry. Tak, dobrze, że prowadzimy właśnie program o twórczości głównie pisanej. Eee, e, Jerry napisał maila 18 sierpnia. Praca na konkurs jinglowy. Był taki, rzucone było, że konkurs będzie dżinglowy i zapraszamy, jak ktoś ma pomysł na jingle, to wysyłajcie nam. Bo to fajne jest. Jerry wysłał. No właśnie wysłał to jest też takie. Bo tytuł maila się to jest praca na konkurs dżinglowy. Tak, tak, tak. No to. Więc mówię, o kurde, fajnie. Mhm. Po czym pierwsza treść. Panowie, prosto z mostu. Muszę się przyznać, że praca, a właściwie prace, które nadsyłam nie są dżinglami. No i. To, to jest tak jedno zwane jedno zadanie. Clickbait. Jerry wykonał takie intro, które mhm. trwa 30 sekund. I potem pełną wersję tego intra, która tam trwa trochę dłużej, Oho. i nam podesłał. Słyszałeś to, ja też to no słyszałem. I mi się bardzo podobało jeszcze, mogę no, dodać. No, nadal mi siebie. się podoba i powiedziałem Jeremu, że, że śmialiśmy się, że, że może taki wydamy wiesz, krążek CD Potwory z poczekalni o ST. I będą wszystkie jingle, wszystkie outra, i no i to. No, no właśnie. To mi się podoba. Ty grałeś w zesta? W zesta? E, tak. Znaczy chwilę, bo nie byłem zbyt mądry, mm. ale tak. Jest taka gra przeglądarkowa zagadka. Zest, riddle, Polak zrobił Karol. I można sobie ją rozwiązywać. Bardzo polecam. Jest to trudna zagadka, jest bardzo. To jest trudna, ale fajna. No i co? I tam jest muzyka. Właśnie taka. Mhm. To jest muzyka MIDI. To są w zasadzie pliki MIDI, które są przetwarzane tam przez ten wewnętrzny odtwarzacz yy, przeglądarek, bo przeglądarki mają odtwarzacze MIDI swoje. No proszę. Gwikami, ja nie wiedziałem o tym, no, w każdym razie. Yy, no i one tam tak plunkają. I ty, ty, ten utwór Jerego tak mi się kojarzy, bo też jest taki plumkający, mhm. taki jest, jest taki trochę retro, ten klimacik. No to same plusy, zero minusów tak Bardzo naprawdę. fajnie Jerry, dziękujemy zapraszamy do nadsyłania prac i ten utwór dołącza do naszego PZP OST O to jest też co chciałem ostatnio powiedzieć, ale w ogóle o tym zapomniałem Aha. pierwszy raz widziałem, żeby ktoś użył skrótu naszego podcastu tak tak i a my go nie wprowadzaliśmy chyba nie wydaje nie, mi się nie nie wydaje mi się, że nie to powstało tak między nami uważam, że jest elegancki jest ten skrót tak PZP PZP a mi się nie podoba czemu no brzydko mi wygląda Mm, ale wydaje mi się, że dobrze się wymawia. PZP? No tak, tak, tak. tak, tak. Więc yy... PZP jest fajne. Graficznie do dopracowania, fonetycznie mm. cudo. No. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, tak wizualnie po prostu mi to... I próbowałem już w różnych opcjach sobie to napisać, próbowałem małymi, próbowałem duże p, małe z, duże p mm -hmm. i jakoś tak to Dla zawsze... mnie p, małe z, p. p. No ale właśnie ktoś tego pierwszy raz użył w dziczy. W dziczy o, zostało tak. użyte. Więc to, to, to miłe. Fajnie, fajnie, że ktoś wymyślił skrót. Znaczy wymyślił skrót. No nie trzeba być geniuszem. Ale po, pozdrawiamy. Kolejna sprawa, która się wydarzyła: Filip Zakrzewski. Pod... Nie spotkajmy się. Tak. Kolega podcastowiec, podcaster. Podcaster? Okazuje się, okazało się, że nas słucha. Tak, i hmm. chyba się podoba. Bo postanowił się tą myślą podzielić u siebie w podcaście. I, I było to bardzo miłe. Było to przesympatyczne. I też zauważyliśmy, że przybyło trochę Państwa tutaj. Myślę, że w dużej mierze dzięki Filipowi. Także fajnie, hmm. cześć, witamy serdecznie. Fajnie, że przyszliście. Fajnie, że przyszliście. I też komentarze takie by zostawiają właśnie, że że dają sobie znać, że są od Filipa Dobrze. i przeczytam ci taki jeden komentarz, który... Ale, ale ja to szanuję, że znalazłem. oni tak się deklarują, żebym ja też nie miał wątpliwości, żeby mi nie strzeliło coś do głowy, że... Że po prostu ci się udało coś. No, nie, bo nie ma przypadków, proszę państwa. Coś skądś to ci ludzie muszą się brać. A wy wiecie, skąd się wzięliście i fajnie, że dajecie znać. Mm, Lawendowa Wiedźma o. napisała pod no, komentarz pod rozmowami z poczekalni. E, A to właśnie o pewnie... Śląska Piniata. Śląska tak, Piniata. dokładnie. Tak. dokładnie. No, już napisała, że robicie mega śmieszną robotę. Przyszłam od Filipa z nie Spotkajmy się. No, to no właśnie dlatego tak się tu znaleźliśmy. Lawendowa Wiedźma pisze, że też jest ze Śląska i właśnie rodzice ją ostrzegali przed wybokiem, także nie kłamaliśmy dla pozostałej części kraju. Tu są dowody na to, że Śląska rzeczywiście się straszą w taki sposób. W ogóle bardzo mnie cieszy ta cała śląska aktywność, która objawia się głównie pod tym filmem. Tak, tak, tak. Bardzo mnie miło. to cieszy. Moja siostra się nie bała, Beboka, mm. w sensie siostra wiedźmy, mm -hmm. e, więc ją straszyli ciemnoskórym ogrodnikiem z hotelu w Sunezji. Ale to już tylko u nas taki rodzinny folklor. <grym> Podoba I... mi się ta legenda bardzo. E... Jest taka polska. Tak, jest, jest taka Jest Pols... bardzo polska. E, w ogóle bardzo bawi mnie ten, e, ta technika rodzicielska, mm -hmm. e, żeby zastraszyć dziecko przed e, wyrządzaniem zła. Tak naprawdę? Tak, no. Straszysz. Wiadomo, że jak jest jakiś legendarny pan, co przyjdzie i cię zabierze, no to... No jest to nieokreślony człowiek, ale kiedy jest sytuacja na ulicy, zdarzyła mi się taka sytuacja na ulicy, że przechodzisz sobie po prostu, jesteś, jesteś sobą, może masz troszkę podkrążone oczy, gorszy humor, a może po prostu masz dobry dzień. I idziesz sobie, mijasz matkę z dzieckiem, nie przejmujesz się tym kompletnie, ale dziecko ma ewidentnie jakiś problem, yy, który rozwiązuje w jedyny sposób, jaki może, czyli głośną emisją dźwięku. No. Problem pojawia się w momencie, w którym ja jestem w tą całą sprawę wciągnięty. No, tak. To znaczy, że nie jakiś losowy pan cię zabierze, tylko ten konkretny pan. I nie wiem, jak ten pan powinien się z tym czuć. Dlaczego? dlaczego zwłaszcza, kiedy dziecko reaguje większym krzykiem. No jakby. No tak, tak. Jest to. Tak, tak. Jest to Roniący. Ja nie chcę być chyba kojarzony z, z potencjalnym kid, kidnapperem. Nie chcę być. Nie chcę być właśnie. Czemu jestem w oczach tej losowej pani yy, z potencjalnym zagrożeniem? Albo nie, wzorem, ja myślę, wzorem że... takim, którym się sugerujemy. Nie, ja myślę, że jakby ta pani miała trzech mężczyzn do wyboru, to raczej nie wskazałaby na ciebie yy, i powiedziała, że. Ten pan najprawdopodobniej cię zabierze, jak będziesz niegrzeczny. No rzeczywiście no, nie wyglądasz jakbyś tak, nie, nie masz takiej buzi porywacza. Yy, tak szczerze. Yy, żebyś widzi, widział moje zdjęcie z dowodu o. Boże. No tak, wydaje mi się, że to nie jest twoja wina twoja, konkretnie, jako staszka. To jest tak. bardziej po prostu wina że braku dostępności. Sam. To też się, że... mężczyzn, wydaje którzy mi się, że wyglądają bardziej jak porywacze. Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że, że idziesz sam. Pani losowa nie powie, bo ci panowie cię zabiorą, bo to już jest takie, że to jest atak na grupę. <grym> to jest <grym> no, trochę nieodpowiednie. Ona nie, się nie podejmie takiego wyzwania, matka no. z dzieckiem. No właśnie. <grym> no. no właśnie. Mimo, że dzieckiem można się bronić, bo chyba nikt nie uderzy dziecka. No i mam wrażenie też, że powoli mijają te czasy, że jakby, że jak jedziesz do, na wakacje do hotelu, do Tunezji, to <grym> najmniejszą atrakcją jest kolor skóry pana, który tam pracuje. <grym> no, to, tak. Mam wrażenie, że to już jest coraz bardziej za nami. No, także tak. No tak. Taki folklor. Taki folklor, no. tak. No to już nie wróci. A może? O. A i jeszcze też Lawendowa Wiedźma. Mhm. Y, taką ma propozycję na słuchaczy, na nazwę słuchacza, bo to też był jakiś taki konkurs plebiscyt, który gdzieś tam został ogłoszony i wisi cały czas. Mhm. Y, oczekujący. A, tak, oczekujący jest eleganckie i takie w miarę sensowne wydaje mi się. Jednocze... No bo skoro jesteśmy w poczekalni, no to słuchacze to są oczekujący i jednocześnie jesteśmy z wami w tej poczekalni, jak i oczekujemy na kolejne odcinki. Jest to bardzo, to w ogóle mi się tak, bardzo podobało bardzo w tym fajnie. wszystkim, no bo w sumie tak jak naprawdę, mimo że my jesteśmy tutaj najbardziej w tej poczekalni rozgadani, to, no to tutaj staramy się prowadzić jakiś dialog. Między sobą? Czy... Państwo też coś tam rzucą czasem, wiesz, bo my sobie tak siedzimy. No bo ja to sobie wyobrażam tak, że my sobie siedzimy faktycznie obok siebie w tych poczekalni no. i gadamy najgłośniej po prostu. Tak. Czy ja sam, jak ktoś ma coś do dodania od siebie, powiedzieć na przykład: Fajnie się gadacie. No, no to Ej. mogą. Ej, też tak kiedyś miałem. Dobra, przepraszam, bo tam idę, już tam. No, dokładnie. Już mnie I rozmawiamy sobie na przykład o tych statkach i, i tych różnych. Ja mówię, no ten drąga taki betonowy. A co jak się akurat przechodzi i mówię, a ja wiem, jak to się nazywa. No, jak się nazywa? <laughs> no, mam słowo w pamięci do takich marynistycznych niestety tematów. Dlatego pytam, bo za każdym razem teraz jak się zastanawiam... Poler? Poler. No widzisz. Tak, super. Jak to nie będzie poler teraz, ja to sprawdzę potem. Byliśmy um, na podium o, przez chwilę, znaczy, tak. na podium to jest jakby to musi być naprawdę ogromne pod, podium, hmm. ale ale tak samo to też musi być ogromna poczekalnia y, i <grym> więc to wszystko się no. ładnie skaluje. Tak. Także byliśmy na podium, jeżeli chodzi o ranking Spotify w, na kraj Polska top 200. My byliśmy. No, no byliśmy jeden dzień dwusetni. Tak. Potem wskoczyliśmy na 187. A następnie. Potem byliśmy, byliśmy na 183. miejscu. A następnie. Już nigdy um, tam nie Nie wiadomo, zniknęliśmy, nie. Nie, gdzie zniknęliśmy, ale przez chwilę jeszcze byliśmy na tym top rankingu komediowym, więc. No, więc fajnie. To mnie chyba cieszyło najbardziej. Jak tam byliśmy między To Toilet Goni mnie, a. <słuch> A Piotrkiem Szumowskim. No, pozdrawiamy. Tyś, ale tak. rozwaliliśmy Orłosia i to mnie chyba najbardziej cieszy. Tak, przeskoczyliśmy matematykę Macieja Orłosia przez chwilę. Eee, mm. no, tyle rad w Starej Ekspresie nie pomogły mu. Nawet nie. te żarty tam na końcu. nie. Dwie książki dla dzieci, lata jak pracy jako publicysta, codzienne witanie Polski w wiadomościach dwóch debili z odpadem radioaktywnym. W Ślące, tak. Chciałbym no. powiedzieć zdrówko, ale... Ale nie masz. No dobra, to ja wypiję za ciebie. No, ale już wszystko wróciło do nas w porządku rzeczy naturalnego. Pan Maciej, na swoich miejscach. Pan Maciej Arłość nadal jest w top 200, a my już tam nigdy nie będziemy, także... Już tam próbowaliśmy sięgnąć stópkami, po prostu Dawida podsiadło. Z... <grym> <grym> Bałem się w pewnym momencie, nie będę ukrywać, <grym> biorąc pod uwagę, ile przykrych rzeczy powiedziałem o Dawidzie, bo potem będę musiał się tłumaczyć z tego, że są to żarty. Gdyby przypadkiem jednak spojrzał, chciał zobaczyć jakiś tego, nowy no. podcast, no. Było blisko. Było blisko. Także. Dobrze. Y, no, droga na szczyt bywa trudna i kręta, i kręta ale jak już się tam dostaniesz, to jest bardzo łatwo spaść i się zabić. Także y, tak, to się często zdarza. Dobra robota. I jeszcze jak sobie pomyślałem o tym, że no, może by zrobić jakąś taką taki odcinek właśnie podsumowujący te wszystkie rzeczy, co tutaj się działy. To też zrobiłem na Instagramie taki, taki Q&A. Można zrobić takie coś na relacji i że może ktoś ma jakieś pytania. I dostaliśmy pytania? I dostaliśmy pytania. O! Użytkownik Wilczysko pisze, pyta. Może nie pytanie, no to jest znowu to samo. No ludzie, ludzie. <laughs> weźcie się w garść. Macie napisane. Jak, jak chcecie więcej tych sekcji, to nie wiem. No. Ja, ja z Jerem tutaj chyba jakiś. Z, 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 ten, z, złączcie się, porozmawiajcie se. Nikt się niczego nie dowie. Tak, to Bo jest <noise> jak, jak w, szkole, w szkole pytają, chcą zorganizować coś logistycznie, i mówisz, kto nie zrobił zadania domowego? I dziewczynka podnosi i mówi, ja zrobiłam. <noise> tak, tak, tak. No tak. halo. Nie można pić gazowanego w autokarze, jak będziemy jechać. A ja nie piję nigdy. To tak, ale też Afante? <noise> Wilczysko. Tak. Może nie pytanie, a bardziej rozważanie. W jaki sposób pająk nosiłby spodnie? Szanowni Państwo, odbijam piłeczkę. No, jakie spodnie, bo to jest chyba zależne od wszystkiego. Jeżeli ma osiem nogawek, to chyba oczywiste. A jak ma takie klasyczne dwie, no to są rozłożone. Ja jestem za. Cztery no, pary. Ja jestem za tym, że pająk był w spodniach, tak, że stoi na dwóch nogach mhm. jak człowiek? Taki ma być z. Antropomorfizowany? Mm -hmm. Czy to jest w dobrym kontekście użyłem tego słowa? O, no taki człowiek człowiek o pająk. żąda. Człowiek czyli ma, ma normalnie dwie ręce, cztery cztery, ręce, cztery ręce do roboty i na dwóch chodzi. Nie chodzi na czterech. Pająki mają osiem. osiem. No to nie, to chodzi na dwóch i ma sześć. A, no dobrze. Tak, tak. do roboty. Ale i, to nie ciężko z takim idealne. ciałem, one są takie trochę, wiesz. Nie obchodzimy to, trzeba okay. było nie zakładać spodni. Eee, Czyli na czterech w takim razie. Co na czterech? Nie, na dwóch normalnie spodnie. Ja jeszcze myślałem o takiej opcji kreskówkowej, że masz y, cztery nogi, ale podwieżą w każdej nogawce wtedy. <grym> okay. Jest dużo opcji, tak naprawdę. Może o jakiegoś artystę bym potrzebował teraz. Macie zadanie. Ja <grym> przedstawię parę koncepcji, jak się zakłada te, y, te, te pajęcze spodnie. A państwo... Nie róbmy tego segmentu, bo ja to i tak czuję, że to wytnę. A kurwa. A to już tak jest za długie, a mamy jeszcze inne pytania i odpowiedzi tutaj. Zależy jakie spodnie. Adam pyta, dokąd nocą tu ptajesz? No. Yy, do Carrefoura. Na robaki. Pamiętasz yy, pamięta, przepraszam jeszcze, pamiętasz ten filmik, że panowie no wie, kurwa, kurwa spotkali. Jesz jeż w centrum miasta. Tu jest Carrefour. A tu jest kurwa Jesz. Yy, um, więc ja okay. uważam, że albo do domu, albo do Carrefoura. No ja wstąpi. uważam, że na robaki, jeżeli to nie jest jakiś taki rierz bardzo bardziej sklepikowy. Jeżeli nie klasyczny. ma spodni to... <noise> Okej. Okay. Szepciucha. Czy na im szykujecie ekstra super hiper potworny odcinek? No właśnie. Yy, wypadałoby. Wypadałoby, o tym nie mówić, nie chcemy psuć niespodzianki. Czemu w zeszłym jakby to, to powinno być chyba główne święto, które nas interesuje w tym no, podcaście? A w zeszłym a... roku nic nie zrobiliśmy? Absolutnie nie. To prawda. Nie wiem, nie wiem, jak nam to umknęło, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, że zrobiliśmy i nowy rok, i. E, ja święta. myślę, że to nie umknęło. Nie wiem, nie wiem, co tam się wydarzyło. Może to jest napomknięte, że wtedy, że, a, że jest to święto gdzieś w okolicy, ale to jest między jeszcze takimi idiotycznymi odcinkami, bo to było między atakiem, sprawdzałem dzisiaj, atakiem krwiożerczej skarpety, a Jokerem. Ojoj, to był ciekawy to w naszej karierze. Tak, ja tak. bardzo Jokera lubiłem, ale wiem, że się nie przyjął specjalnie, no, jak nie, jeszcze takie mamy nie, nie. drobne wspomineczki. No nie, nie, nie Joker nie. E, w, w, ogóle w ogóle te stare odcinki, ja nie, nie, nie mogę do nich wracać. I Ja bardzo całym swoim sercem nadal stoję za niezamkniętym balkonem. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. Ja nadal za spowaczem. i jeszcze jedno... Aha, no i te wszystkie żulerskie, te z tobą, te, te lubię, tak, 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 to tak. były dobre odcinki. No tak, chyba wypadałoby przyszykować jakiś potworny odcinek, może jakiś dusz, zobaczymy, coś wymyślimy. Pewnie tak, raczej tak. Super, Ransko. Dalej. Pytanie. Mhm. Czy macie podejrzenia, dlaczego większość damskich bohaterek to Anie? I to jest dobre pytanie. Może komuś to po prostu jako pierwsze imię przychodzi do głowy, jeżeli myśli o małej dziewczynce. Ania z Zielonego Wzgórza, Eni z League of Legends. No to jest twój top? Ania z Zielonego Wzgórza i Eni z League of Legends? Nie, mówię, że to jest, to jest ten sam y, archetyp postaci z tym samym imieniem, czyli mała dziewczynka. Eni, fantom y, do y, ćwiczenia RKO. No może. Czyli to wynika z czego? Z braku wyobraźni? Możliwe. Po prostu. Albo nawet nie, że braku wyobraźni, ale może to też wynikać z tego, że na przykład myślę, że część tych opowiadań nieświadomie, ale to są przetłumaczone angielskie opowiadania. Ania The Killer. Ania The Killer. No właśnie. Czyli przystępność. Wydaje. Przystępność i. Także wszyscy mają przed oczami tą Anię. Może to jest kwestia właśnie tego, że tak już się zakorzeniła nam ta Ania jako mała dziewczynka, że to było zbyt sensowna odpowiedź na to pytanie, mam wrażenie. Mhm. No to co? Zamykamy ten segment? Chyba tak. Tak. Gratulacje dla Państwa, że zostaliście, że jesteście, że tam się udzielacie, że wysyłacie swoje rzeczy. Bardzo miło to jest. Mówię, na tyle tego, nadal jest na tyle tego, jest tego więcej wszystkiego, ale nadal na tyle mało, że jesteśmy w stanie przeczytać każdy komentarz. Z i... osobna docenić. Tak, tak, tak. To podpisywać, jak ktoś tam pisze. Więc fajnie, bardzo miło, dziękujemy. I co? Trzeba się zabrać za to, co nam wychodzi? No, tak samo dobrze, jak wszystko inne, co robimy. Czyli czas na historię. To jest. A dzisiaj jest historia taka, że łopanie. Oho! No. Jest to coś, do czego zabieraliśmy się trochę długo już. Tak. Wydaje mi się, że kiedyś zaczęliśmy to sobie nagrywać, już chyba. Tak. Ale nie, nie pamiętam, co tam się wydarzyło. Kompletnie też. Ale nie dotarliśmy chyba nawet do połowy, wydaje mi się. Tak. Zwłaszcza, że tam jest parę części. Tak. Cztery dokładnie. C cztery części, czyli kwatrologia. Kwatrologia. <słuch> e jest to opowiadanie o tytule Psychorodzina. Psychorodzinka Rodzina. Rodzina. Duża. Okej. Okay. Tak, oni są zwariowani zapewne, ale nie w taki sposób, żeby nazywać nie, ich rodzinką. Nie tak pozytywnie zwariowani, jak wasz kolega z gimnazjum, który zasuwa po korytarzach o trzeciej w nocy na zielonej szkole, tylko, <laughs> tylko bardziej negatywnie zwariowani, typu, nie wiem, zabijamy, czy coś. <laughs> Wow, to, to brzmiało, jakbyś pisał taką historię, właśnie. To jest jedna z tych historii, które ja mam zapisane. Wydaje mi się, że od, tak gdzieś od początków powstawania tego programu, że mam taki folder i tam mam. Do, do zrobienia. Do zrobienia, do przeczytania. Ja tam folder się nazywa z potencjałem. A z potencjałem, I w, tak? bo i, są przeczytane i nieprzeczytane są, z potencjałem. Tak, i nieprzeczytane z potencjałem, i w folderze z potencjałem jest do nagrania, to już jest level wyżej. O, to jest tam jakiś postęp. Tak, no Pipeline i... Pipeline zrobiłeś. Tak, no i psychorodzina jest tam od dawien dawna. No i kurczę, no i kurczę, nie wiem. W sensie, Bo pamiętam, ten, to pamiętam... Jest... No, sorry. Przepraszam, ale tam ostrzeżenie jest tak bardzo zachęcające, że no, mam duże oczekiwania wobec tego. Tak, 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 tak. Ta preambuła, o której wspomina Stasiu, brzmi tak. Uwaga! Przekleństwa! Oraz treści, że tak powiem, zboczone, jak jesteś przewrażliwiony na punkcie przeklinania w nawiasie lub tego drugiego, to po prostu kurwa tego nie czytaj. No jest I to... taka emotka jeszcze za bardziej zadziorna niż standardowo, bo jest to uśmieszek, ale kwadratowy nawias jest. Ulala, no to. Mamy do czynienia z kimś naprawdę czadowym i fajnym, na pewno. To jest, to jest ten twój kolega z gimnazjum. To jest ten twój kolega z gimnazjum. Dark Descent, widać, że 9 lat temu... No, Grał nie. w amnezję, na pewno. I nie... Tak. I nie bał się... Yy, niczego no, prawdopodobnie. Niczego. Konsekwencji żadnych, yy, że kogoś urazi. Chyba wydaje mi się, że to jest kwestia tego. Patryk Wega to jest yy, opowieść o pisarstwa. Nowy Michael Jordan, tylko creepypastowy, Tony Hawk. Tylko, że rapowy. No, więc fajnie. No mówię, ja ten disclaimer pamiętam, pamiętam też to, że jest tam wielu bohaterów, są te treści właśnie zboczone, takie jest rock'n'rollowy trochę. To opowiadanie. No tak, tak, tak. Ehm, tak jak sam autor, w sumie. Pamiętam, że był tam jakiś zwierzak. A to zwierzak zawsze jest jakąś wartością dodaną w mm, takiej opowieści. Nie do końca pamiętam, czym była ta psychorodzina. Do koń tak. nie, wydaje mi się, że nie doszliśmy po prostu do tego fragmentu. Że, nie, na czym to polegało dokładnie, ale to wszystkiego się dowiemy. Dowiemy się razem jednak. Tak. No dobra, no ale no to jak już że będziemy się jak się dowiemy to, to już będzie po zabawie, a chodzi żeby teraz tutaj Jakiś sobie zgadnąć. Predykcje tak to jest. jest stały segment predykcje. Predykcje. Ma, ma ma Oglądałem, a to potem powiem. O, już wiem co powiem w kąciku kulturalnym, No proszę mi się, Dobra, ma, wszystko to się dzieje wszystko na żywo, Ztętno pulsu. Predykcja, jaka jest twoja predykcja? Ja myślę, że to będzie taki temat trochę jak do, Dom Tysiąca Trupów. No cała ta, ta, ta trylogia... Chyba Dom Tysiąca Trupów. Roba zombiego. Jest. To nie będzie prawdziwa rodzina. Tylko taka przyszywana. Tylko taka bardziej tak, no, z wyboru. ludzie, których łączy wspólna pasja. Czyli dziwactwo. Nie, tak. Psy, psychoza. Psychoza. To jest w zasadzie tak trochę jak... Lot nad kukułczym gniazdem, ale nie jesteś zamknięty. Możesz robić, co ci się podoba. Tego typu zabawa. Albo American Horror Story Asylum. Ale też w tej wersji, że możesz chodzić po świecie, nie jesteś zamknięty. Tak. Albo ten dom tysiąca trupów, myślisz, do... <laughs> Albo to, co powiedziałem na początku, tak. No. No. Więc ja myślę, że to będzie taka, taka, taka redneckowa sytuacja, trochę. Ale w Polsce to jest? Pol Mam chyba nadzieję. Tak, chyba tak. Wydaje mi się, że tam jest się... jakaś... Oni mają polskie imiona chyba. Zaraz się wszystkiego dowiemy, ale no, to tak, mówisz, tak. redneckowa sytuacja. Zvolacja, ale w Polsce. Okej. Okay. Tak. Musi być na pewno tej grupy jakiś lider, musi być jakiś yy, taki tłumok, pewnie jakiś silny będzie. To będzie taka ekipa, no. ale bez lodów, rozumiesz? A, okej, okay. no. dobra. No. no w każdym razie, co ty uważasz, że się wydarzy? Możesz się ze mną zgodzić. To też jest w porządku. Ja tak wielokrotnie robiłem, jak nie miałem pomysłu. W sumie to prawda. No. To przypomnijmy sobie te wszystkie momenty. Nie nie, 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 nie robimy, robimy tej montażu, sekcji tak nie, jak nie, nie, w Harmonii Kosmosu. Nie. No ja szczerze mówiąc tak bardziej bym sobie to wyobrażał jako taki trochę okultystyczny, taka bardziej rodzina Mansona nawet. No, czyli masz bardziej taki kult, ale oni są niby rodziną, ale to nie jest tak, że masz, że masz i tatę, i mamę, i ciocię, i wuja. Aha. Tylko, że jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, i ewentualnie ten jeden na górze. Jest tatą. Poważniejszy. Tak, tak, tak. Okay. Tak, tatusiem bardziej, nawet w tych no. okultystycznych klimatach. Okej. Okay. Albo ojcem. W to dwie można iść strony, tak naprawdę. Mhm. Tatą nie jesteś jesteś tatusiem albo ojcem. Wiesz co, mogłeś powiedzieć po prostu, że się ze mną zgadzasz, a nie, że tak wymyślasz takie trochę podobne, ale trochę inne. No, nie, nie ma w wiem. tym nic złego. Kurde, miałem na studiach takiego no, profesor, doktora mhm. i on zawsze chodził, jak były ćwiczenia, tam przedstawiał jakieś badania i podchodził i tak z znienacka, jak ci reporterzy tacy na ulicy, że tam, a co na słuchawkach to on mówi tak, a co pan o tym sądzi? I no ta pierwsza osoba miała przerąbana, nie? Bo trzeba było powiedzieć. Trzeba coś wymyślić, Tak, no. ale zazwyczaj dawał opcję, że myśli pan, że to się wydarzy tak czy tak. Co pan o tym sądzi? No i ktoś tam mówił, no ja myślę, że będzie a. Tak? Aha. I do kogoś innego, a co pan o tym sądzi? No i teraz można było wybrać, tak? Albo się kłócisz. Albo... – Albo wygodniejsza opcja. – Albo wygodniejsza opcja, mówisz, no ja tak jak kolega. A dlaczego tak jak kolega? Czy to wynika z Państwa koleżeństwa, czy po prostu ma Pan takie samo zdanie, doszedł Pan do tych samych wniosków? Doszedłem do tych samych wniosków, dobrze, dobrze. A Pani? No ja inaczej. A dlaczego? Czy to jest z nienawiści wynika do kolegów, czy I tak leciał skubany, no? – Śmieszne. – No, więc yy, mówię, nie ma nic złego, żeby powiedzieć, ja tak jak kolega. Ale ja mam trochę inaczej, dlatego też chciałem doprecyzować. Wydaje mi się, że prowadzący na pewno to doceni. Że mimo, że się zgadzam z kolegą, to mam jeszcze coś tam do dodania w tej kwestii. Tak, 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 tak. Okej, okay, no dobra, rozumiem. No, więc ja tutaj liczę trochę na wyższą ocenę pod koniec. Nawet jeżeli będę miał parę nieobecności na wykładzie, szanowni państwo, poprosiłbym jednak trochę dodatkowych punktów na egzaminie końcowym. Z wyrażaniem... Z wyrażaniem szacunku... Yy, ja. E... Stan killer. Stan, Stan... Stan star killer. No dobra, no to segment predykcyjny mamy za sobą. Czyli tak naprawdę możemy już lecieć z tematem, tylko powiedz mi jeszcze, kto to napisał, co, kto i kiedy? Dark Descent. Dark Descent, to wiemy. 9 lat temu. Doskonale. 1300 odsłon no, pierwszej dużo. części, ja domyślam się, że pierwszą ma najwięcej. Mm. Mhm. No i co? To nie jest manga, żeby czytać od końca. Nie, no, no właśnie. Eee... Ja zawsze powiem ci otwieram i mówię koniec. Dlaczego ci Japończycy tak czytałem od, od ostatniego rozdziału do pierwszego? Za bardzo mi to momentu weszło do, do głowy. Chyba. Możliwe. No. O czym się naoglądali? Po prostu to przeczytajmy. Dobra. Robimy jakieś zwariowane głosy. Na pewno jakieś głosy będą, no bo jest dużo postaci, żebyście państwo rozróżnili. Po drugie, bardzo to lubię, a po trzecie, już używam mojego... Wydaje mi się, że to też jest w pewien sposób stały segment, albo taki rolling joke. Że co? Lecimy. Na pewnej w chuj dalekiej planecie, zwanej potocznie naszą ukochaną ziemią, żył sobie pewien chłopiec. No, chłopiec jak to chłopiec. Miał to, co powinien mieć chłopiec, ale... Różnił się od swoich kolegów. Kiedy oni podrywali dziewczyny w parkach, on siedział sam w domu przed komputerem. Aha, jak wyglądał. Hmm. Chodził w czarnych bluzach, miał czarne, krótkie włosy, dresy i według niego dziwne oczy. Piękne, dziwne oczy. Pewnie zaraz zapytasz, dlaczego dziwne? Pewnie myślisz, że tak jak w innej paście będą one czarne, czerwone albo chuj wie w ogóle jakie. Ale nie. One są... Po prostu zmieniają kolor. No wiesz, teraz są niebieskie, za chwilę mogą być zielone itd. Ale walić te oczy. Jego historia, jak i każdego innego człowieka zaczyna się zaraz po urodzeniu. Ale my przejdziemy do tego dnia, kiedy skończył on już swoje piętnaste urodziny. Sto lat, synku! Krzyknęła matka Filipa, to ten chłopak, tak głośno, aż prawie spadł z krzesła. Wszystkiego najlepszego! Wiem, że bardzo o tym marzyłeś, więc postanowiłam ci kupić w końcu PS3. Dziękuję, mamo. Tak. Mama Filipa. Samotna, odkąd jego ojciec dowiedział się, że ona jest w ciąży. Elżbieta piękna i wyjątkowo mądra kobieta. <grym> o mój Boże, zostawiony. Mhm. Ale niestety biedna. Ledwo godziła pracę z synem, dlatego zawsze na urodziny kupowała mu coś, czym mógłby się zajmować podczas jej nieobecności w domu. Ale o niej już dość. W tym szczególnym dniu Elżbieta zabrała syna za miasto. Wiedziała, że jej syn oprócz gry na komputerze czy PS-ie lubi badać opuszczone domy i takie inne. Zabrała więc go do lasu na poszukiwanie starego domu jej prababci. Filip doskonale znał historię tego miejsca. Budynek został zbudowany przez jego prapradziadka, który chciał odciągnąć swoją żonę od świata codziennego. Wiktoria, żona Antka, pradziada Elżbiety, była chora psychicznie. Miała dziwną manię na temat pewnej nikomu nieznanej psychorodziny. Po całym dniu przeszukiwania posesji wrócili w końcu do swojego domu. Nie widzieli tam nic oprócz kilku starych banknotów, uli i studni. Po dziewiętnastej Filip zadzwonił do swojej jedynej przyjaciółki Karoli. Była bardzo do niego podobna z charakteru i różniła się bardzo od innych dziewczyn. Spędzała prawie całe dnie przed komputerem, grając w Sampa lub siedząc gdzieś z Filipem. Też nosiła czarne bluzy i dresy albo jakieś luźne ciemne jeansy. Blondynka, wzrost 1,64 m i oczy prawie takie same jak Filipa, tylko jej oczy były ciemniejsze i rzadziej zmieniały kolor. Oboje nienawidzili dziewcząt, które spędzały zbyt dużo czasu przed lustrem, a potem wychodziły sy na miasto i myślały, że są cool oraz chłopaków w rurkach i koszula w kratę. Są tacy sami. Jedyne co ich różni to gusta muzyczna. Siemka, mama kupiła mi PSA trójkę. Wpadniesz? Pogramy se. Jasne, jesteś sam? Mhm, mruknął z zadowoleniem Filip. To wbijasz? Tak, no zaraz będę. W oczekiwaniu na Karole chłopak poszedł do kuchni zrobić kawę. Nagle coś przykuło jego uwagę. W pokoju Elżbiety usłyszał kroki. Był sam w domu, więc na początku się trochę przestraszył, ale pomyślał, że pewnie mama czegoś zapomniała i wrócił do tego, co robił. Po kilku minutach odezwał się dzwonek do drzwi. Z radością pobiegł je otworzyć i wpuścił szybko dziewczynę do środka. Zaprowadził ją do swojego pokoju i wrócił do kuchni po kawę. Na korytarzu zobaczył jakiś ruch, jakby nienaturalnej wielkości psi ogon znikający za rogiem. Nie przejął się tym i poszedł zanieść kawę do pokoju. Karola stała przy oknie i patrzyła na ulicę. Było bardzo ciemno. Filip wyczuł jej zdenerwowanie, ale kiedy tylko spytał, czy coś się dzieje, ona od razu powiedziała: Wydawało mi się, że słyszę coś na zewnątrz. Jej słowa przerwało wycie jakiegoś wilka. Filip się przestraszył, bo w okolicy ponoć nie mieszkały żadne watachy. Nie przejmuj się odezwała się dziewczyna, widząc strach w jego oczach. Pewnie nam się zdawało. Faktycznie, przez kilka minut nic więcej się nie działo, więc przyjaciele zaczęli odpalać konsolę. Po dwugodzinnym graniu zmęczyli się trochę. Była już 21:30. Nawet nie wiedzieli, kiedy upłynęło te pół godziny. Jako, że było już późno, Filip nie chciał puszczać Karoli samej do domu i postanowił, że przenocuje ona u niego. Zgodziła się od razu. Przez całą noc rozmawiali o dziwnych zdarzeniach z dzisiejszego dnia. Dzisiaj, jak wracałam do domu od Kamila, jakieś 100 metrów od jego domu widziałam dziwnego psa. Dlaczego w... dziwnego? Nie wiem, był trochę zbyt wielki na normalnego psa. Cały czarny i miał tylko trzy nogi. Aha! Jesteś pewna, że ci się nie przywidziało? Może brałaś coś, jak byłaś u Kamila? Aha... No fajnie o mnie myślisz. Nie, nic nie brałam. Ale wiem, co to za pies. Po chwili namysłu... Słyszałeś kiedyś o psychorodzinie? Yy, tak, obiło mi się o uszy. To dobrze, bo widzisz... Jest coś, o czym nie wiesz. Kiedyś, jak miałam 9 lat, chciałam popełnić samobójstwo. Kamil wyciągnął mnie z tego. Oczywiście miałam później przejebane u wszystkich, że co ja niby odpierdalam i takie te. Jeszcze koledzy Tomka to już w ogóle dojebali, że jestem jakaś dziwna i td. I tak właśnie zostałam sama. Nagle zjawił się Kamil. Wysoki, łysy dresiarz. Aż dziwiłam się, że on należy do tej całej psychorodziny. Teraz wiem. Teraz jestem. Teraz jestem jego psychosiostrą. A ten pies to Stasiu. Rzadko kiedy go widuję z bliska. Myślałam, że wy go nie widzicie. Najwidoczniej jednak się myliłaś. Mam się bać? Nie musisz. Nagle usłyszeli z korytarza odgłos, jakby coś biegało. Na trzech nogach. Usłyszeli ciche skomlenie. Od razu poszli do pokoju, z którego dobiegało. Pod oknem kulił się pies. Filip się przestraszył. Nigdy nie widział tak wielkiego psa. Metro osiemdziesiąt. Jak mówiła Karola, był czarny i miał tylko trzy nogi. Leżał do nich lewym bokiem. Prawą część pyska starał się zasłonić ogonem. To ten sam ogon, jaki Filip widział wtedy wieczorem. Pies wstał, Karola podeszła do niego bez żadnego zastanowienia. Przytuliła się do jego szyi. Filip zobaczył, co Staś ukrywał. Jego prawe oko, a w sumie miejsce, gdzie ono powinno być, było całe we krwi i rozjebane, jakby ktoś mu przeciął prawą część twarzy nożem, albo raczej porozcinał. Usłyszeli huk w kuchni. Pobiegli tam i zobaczyli małego łaciatego jak krowa kota. Filip się cofnął. Tego było już za wiele. Bał się co może jeszcze zobaczyć. Poszedł do pokoju i położył się na łóżku. Wiedział, że jego przyjaciółka robi różne rzeczy ze swoimi towarzyszami, ale nie spodziewał się, że kiedyś zobaczy jeden z ich wytworów. Dziewczyna weszła do pomieszczenia, zobaczyła na łóżku złego, ale i przestraszonego Filipa. Usiadła obok i zaczęła tłumaczyć sytuację. Filip, bo to jest tak, że. No nie wiem nawet jak zacząć. Lepiej się kurwa zastanów, bo już nie wiem czy mam kazać im wypierdalać, czy pozwolić zostać. Słuchaj, ja wiem, że wy tam robicie różne dziwne rzeczy, wiem co robiłaś, jak byłaś młodsza i wiem skąd on się wziął. Pamiętam jak mi to opowiadałaś. Pamiętam wszystko. Ale dlaczego oni przyszli tu dopiero teraz? Nie wiem, ale proszę cię, nie wyganiaj ich. Naprawdę łatwo się do nich przyzwyczaić. Może, ale jak na razie nie pokazuj mi więcej z nich, bo sam Stasiu to już szok dla mnie. A ten kot to Kaśka. Kot to Kaśka, pies to Stasiu. Szczerze, jak mi kiedyś o nich opowiadałaś, to nie wierzyłem w ich istnienie. No właśnie. Nie wolno w nich nie wierzyć. Jeżeli powiesz to głośno, albo napiszesz, oni będą się wściekać. Szczególnie Stasiu. On uwielbia się bawić ludzką psychiką. Aha. Okej, okay, ale wiesz, jest już późno, może chodźmy spać. No dobrze. Dobranoc. Dobranoc. Tej nocy chłopak miał bardzo dziwny sen. Śniła mu się pewna historyjka, którą kiedyś mu ktoś opowiedział. Osiem wilków biega w koło pnia. Dziewiąty wilk siedzi na pniu. Trzyma słoik pełen kociej krwi. Czy wiesz czym jest dziewiąty wilk? Nie, nie wiem. Wilki biegną w koło drzewa. Zaraz padną ze zmęczenia. Boże, nie wiem. Kocia krew się wciąż wylewa. Słoik spada, wilk upada. Krew się toczy z czarnych nozdrzy. Wilki zmarły. Nadzieje przepadły. Ja jestem dziewiątym wilkiem. I w tym momencie zadzwonił budzik. Filipa rozbolała niemiłosiernie głowa. Karoli nie było obok, a pamiętał, że razem zasnęli. Chrzanić to. Pewnie poszła do domu, pomyślał. Kiedy się podniósł, zobaczył ją siedzącą na fotelu pod oknem. Czekała, aż się obudzi. Wiedział to. Chciała... Chciał z nią o czymś porozmawiać. Nie wiedział, jak zacząć. Od dłuższego czasu się w niej podkochiwał. Ale ona była lepsza niż mu się wydawało. Wiedziała o tym, ale nic z tym nie robiła. Do teraz: Filip, tak? Chciałbyś mi coś powiedzieć? Nie martw się, wiem już wszystko. Nie jestem taka ślepa, żeby tego nie zauważyć. A więc. zgodzisz się? Jasne. Szczerze, to też coś do ciebie od dłuższego czasu czuję. Nie dał jej dokończyć. Od razu podbiegł do niej i zaczął przytulać. Wiedziała o tym, że brakowało mu bliskości, nie zaprzeczała, kiedy podniósł ją i położył na łóżku. Nie, nie rozebrał jej, zaczęli się tylko całować. Nagle do pokoju weszła Elżbieta. No tak! Najgorsze, co w takim momencie mogło się wydarzyć, to wtargnięcie matki. Elżbieta osobiście nigdy nie lubiła koleżanek syna, więc wyobraź sobie w jakim była szoku, gdy zobaczyła jak obściskuje się on na łóżku z dziewczyną, która w sumie prawie wyglądała jak chłopak. Oboje spojrzeli na nią z przerażeniem. Po chwili Filip machnął ręką, żeby wyszła z pokoju. Tak też zrobiła. Wrócili do tego co robili. Zbliżał się wieczór, więc Karola musiała wracać do domu. Jak to w życiu? Chłopak nie chciał jej puścić samej. I poszedł z nią. Szanowni Państwo, witamy w inter, interludium. E, w przerwie. W przerwie witamy. Ten segment będzie trwał 5 minut dokładnie. Jeżeli e, b, b, się nie zmieścimy w czasie, to będzie po prostu ucięto w, w środku zdania. Ale stwierdziliśmy, że tu jest na tyle rzeczy, że musimy e, po prostu poruszyć wszystkie tematy. Tak, jesteśmy w połowie. Przeczytaliśmy pierwszą i drugą część. Zaraz będziemy czekać, czytać trzecią i czwartą. Dużo się wydarzyło. Dużo, 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 dużo. Oj tak, dużo akcji i omówimy chyba tylko najważniejsze rzeczy tak. w tej kwestii. Najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, dlaczego wszyscy, albo głównie Filip w zasadzie, Filip? Filip. Filip. Ma w dupie to, co się dzieje. W domu. Y nikogo nie obchodzi psychorodzinka tak naprawdę, poza schizofreniczną ciotką, prapradziadka. I może. Karolą, bo i ona jest za zaangażowana w to bezpośrednio. Okej, okay. a papa. Ten pies ma 1,80 i nagle wszedł do domu Filipa i kot. I nikt ich nie widzi? I dlaczego oni mają. Czemu oni tak schizują, szczerze mówiąc, przez to, że tam są te zwierzęta? No bo to jest psychorodzina. Oni muszą schizować. No, Ale Filip nie jest psycho. Jeszcze mam podejrzenia, że będzie. No, będzie prawdopodobnie niedługo, nastąpi pewnie jakiś moment yy, inicjacji. W psychofazę? Yy, no, a jeszcze nie, byłem, jeszcze nie było nic zboczonego, chciałem tylko zaznaczyć. Bo... No, obsulili się. I całowali. Uh. No, więc może... I mama widziała. Elżbieta, pani Elżbieta, przemiła kobieta. Yy, pani Elżbieta, przemiła kobieta, mega fajne zorganizowała urodziny, uważam. Filipowi. Tak. Y, w, to jest najlepsza inicjatywa rodzicielska na pewno w naszych opowiadaniach, które były. Mhm. Y, I tak ogólnie chyba też. W sensie. <głos> <głos> Najlepszy rodzic na świecie. No. Ten jak kubek, najlepsza mama. I to dla niej Zasłużony. jest. Zasłużony. Tak, tak. Y, mam nadzieję, że ma taki kubek pani Elżbieta. Y, super zrobiła robotę, obudziła y, urodzinowo, chyba dostał torta. Wydaje mi się, że mógł być tam tort. Na pewno. To był tort w kształcie PlayStation. I było też prawdziwe PlayStation, co jest chyba jeszcze fajniejsze niż tort w kształcie PlayStation. I co jeszcze symp mega sympatyczne, yy, mama wiedziała, że młody chłopak lubi urbex, więc wzięła go na urbex. Super. No i jeszcze go wzięła do, do, do domu z historią rodzinną. No, więc to było takie połączenie w sumie, mhm. bo dla niego to była fajna przygoda i jeszcze mama dowiozła, a mamusia yy, też była zadowolona, bo to była fajna wersja przeglądania albumu rodzinnego. No, to się zawsze można tam wzruszyć czy coś. Wzruszyć, pochodzić, podrzeć sobie ubrania, zostać spisany przez policję, ubrudzić buty nowe. No, takie same, klasyczne same zalety Urbexa, Wszystkie. Kolorowe oczy. Kolorowe oczy. Specjalność zakładu. To nie jest, to jest taki meta moment był. Był meta moment, ale taki z jednej strony wyśmiewał te wszystkie trupy właśnie z amatorskiej sceny pisarskiej, aczkolwiek chwilę potem zrobił dokładnie to samo, tak, tylko w lepiej, mhm. bo to jest ta lepsza wersja, mhm. po co mieć żarówkę, która się świeci na jeden kolor, jak możesz mieć jeszcze ledy. No, jak ja byłem mały, to, to ja byłem fanem ogólnie, rzecz biorąc Spidermana mhm. i w tym czasie mniej więcej wychodziła trzecia część Spidermana i no i ten, jak państwo widzieliście Spidermana... Spiderman Trójka był w ogóle dosyć popularnym, wydaje mi się, filmem. Mm -hmm. no, no, dalej, dalej. Był dosyć popularnym filmem, więc tam była czarna wersja Spidermana, czarny kostium, tam z symbiotem, z Venomem po prostu, on był lepszy, silniejszy, fajniejszy, był mroczny i był cool. I lubił jazz. I lubił jazz. No jak, dzieck, jak dzieckiem jesteś, to tam sobie wymyślasz zawsze coś do zabawy, jakiś tam OC charakter, nie rysujesz ich jak nie umiesz. No i tak dalej, i tak dalej. Mało czasu. Chodzi mi po prostu o to, że no co może być lepszego od czarnego Spidermana, jak masz tam, nie wiem, 5 lat. Biały Spider-Man. I to jest to jest właśnie odpowiednik tutaj w tej historii tego. Czerwone, czarne, to wszystko już było. Białe oczy też na pewno gdzieś były. Tak. On ma kolorowe, one zmieniają kolor. No, Spider-Man, który zmienia kolor. Mhm. ciekawe, że niektóre kolory nie, nie, nie pasują, bo zielony Spider-Man myślę, że nie byłby jakiś super Bo jest Green Goblin już. A, no to też prawda. To, to jest jego wróg. Widziałem ostatnio jakiś wywiad ze Stanem Lee i się im mówił, że Hulk na początku był szary. Tak, ale w drukarni coś tam poszło nie tak. Tak, że ten szary był taki niekonsekwentny, nie, nie, nie że on czasem był taki mm -hmm. bardzo jasny szary, a czasem był taki ciemny, więc po prostu Zrobili. sprawdzili, jakiego nie mają bohatera i wybrali... Po długim pożegnaniu wrócił do domu. Po drodze spotkał ojczyma swojego kumpla. Był jakiś dziwny, przygnębiony. Filip zapytał go, co u ten chłopak. W odpowiedzi usłyszał tylko krótkie nie ma go. On już zniknął. Zabrali mi go. Po tych słowach uciekł. Ale jak to? Pomyślał. Przecież dlaczego? Po wejściu do domu długo rozmyślał nad tym, co się działo dzisiejszego dnia. Po długim namyśle postanowił sobie jakoś ulżyć. Tak, mam na myśli małe fab fab. Wziął się do roboty. Po pięciu minutach zorientował się, że słuchawki nie są podłączone do komputera. Pięknie, nie dość, że nas wtedy widziała, co teraz jeszcze wszystko słyszy. Tak. Nie ma to jak stary dobry kumpel ręka, który zawsze pomoże. Nie przejął się za bardzo tym, że jego matka może to słyszeć. Zresztą pewnie nie było jej w domu. Nagle poczuł, że coś go obserwuje. Kiedy się odwrócił, zobaczył swojego kolegę, siedzącego na łóżku i patrzącego, co ten debil robi. Skąd ty się tu kurwa wziąłeś? A tak sobie przylazłem zobaczyć co mój stary kumpel robi i widzę że ci przerwałem. Ale jak tu chuju wlazłeś oknem? No tak. Otwarte okno. A później się dziwi, że mu kumpel na chatę właśnie bez zaproszenia. Aha, spoko. Ubieraj się i chodź. Pojebało, jest już chyba za późno na wychodzenie. No, oj tam, chodź, zamknij drzwi i chodź. Kamil wzywa. Niechętnie, ale jednak wyłączył komputer i poszedł z kumplem do lasu, gdzie czekali na nich Kamil i reszta. Usiedli na kamieniu naprzeciwko Karoli. Filip dziwnie się poczuł w towarzystwie jej kolegów. Jeden z tamtych kolesi podszedł do niego, wyciągając nóż z kieszeni. To ten? zapytał Karolę, która zbliżyła się do nich. Tak, ten. Psychol, nie rób mu nic. Po co? Zresztą, jakbym chciał mu coś zrobić, już dawno bym to zrobił. Psychol, zamknij się i daj dość Kamilowi do głosu. Dzięki błoda. Psychol, usiądź. Nie sprawdzimy go najpierw? Olej, to. Błody to jest tak. jest Sprawa jaka? Zapytał przerażony Filip. Co chcecie? Psychorodzida ciągle się zmniejsza. Chłopaki albo wyjeżdżają, albo popełniają samobójstwa, a dziewczyna niestety jest tylko jedna. Jako, że wybrała sobie ciebie zamiast y, kogoś z naszej rodziny, to jesteśmy zmuszeni przyjąć cię w nasze szeregi. Ale po co? Filip, y, proszę cię, daj mu skończyć. No, okej, okay, ale co to ma do rzeczy? Nie, wy chyba nie chcecie, żebym. zrobił jej dziecko? Właśnie chcemy. Tylko jeszcze nie teraz. Ale zresztą, jak będziecie chcieli, byleby rodzina przetrwała. Potem wszyscy rozeszli się. Filip do domu musiał wchodzić oknem, żeby nie obudzić matki. Nie chciał się narażać na kolejne krzyki z jej strony. Już nie pierwszy raz wraca w nocy do domu. Kiedyś często imprezował z kolegami, ale mniejsza w to, ważne co się działo dalej, a nie wcześniej. <grystanie> to jest takie: wolę się witać niż żegnać. Tak, to dokładnie. <grystanie> w całym domu panował mrok. Była już trzecia dwadzieścia. Poszedł do kuchni coś zjeść. Znowu znikający ogon w korytarzu. Olał to. Znowu kot w kuchni. Olał to, poszedł do łazienki się odlać. Wąż w muszli klozetowej. Olał go. Położył telefon na szafce i wziął się za załatwianie potrzeby. Spuścił wodę. Wychodząc z łazienki, dotarło do niego, co zrobił. Zostawił telefon, wrócił się z powrotem. Na podłodze zobaczył ledwo oddychającego węża. Wziął go i położył pod drzwiami domu. Wrócił się po telefon. Poszedł do pokoju mamy. Nie było jej. Była tylko ciemna postać o widocznych, zielonych oczach. Widać było tylko oczy, jakby świeciły w ciemności. Podszedł do postaci. Czego chcesz? Pytam, czego chcesz? Nic nie chcesz? Będziesz tylko milczeć? Więc wypierdalaj z mojego domu. Usłyszał Filip, kiedy z wychodziła. Z takimi to trzeba twardo pomyślał i wrócił do pokoju. Po chwili przypomniał sobie o Darku. Zaczął się zastanawiać, co się stało czy go ktoś porwał, czy zabił. Już świtało. Chłopak położył się spać. Znowu miał dziwny sen. Obudził się w jakimś lesie zobaczył tam króla z zakrwawioną twarzą. Pytał się, co się stało nie odpowiadała. Przepraszała. Przepraszała go za to, że nie umiała nad nimi panować. Nie wiedział o co chodzi. Obok siebie zobaczył białą tablicę. Pomiędzy drzewami stał projektor. Zaczął lecieć film. Widział swojego przyjaciela, przestraszonego i uciekającego. Uciekał przed psem, przed Stasiem. Nagle potknął się o krawężnik. Był koło swojego domu. Wołał rozpaczliwie o pomoc. Niestety Stasiu zdążył, zanim ktokolwiek mógłby zareagować. Złapał darka za żuchwę. Wbił swoje zęby w jego ciała i po prostu wyrwał mu ją. Chłopak nie mógł krzyczeć. Nie miał siły wstać. Stasiu przydepnął mu łapami nogi. Złapał za szczękę. Jego teraz czerwone od krwi zęby teraz wbijały cię w podniebienie chłopca. Pociągnął jego głowę do góry. Urwał ją, łamiąc przy tym kilka kręgów. I tu się kończy film. Filip rozgląda się gorączkowo wokół. Nie mógł znaleźć Karoli. I nagle poczuł, że wbija mu się coś w plecy. Kiedy się odwrócił, zobaczył Stasia wgryzającego się w niego. To był już koniec. Nagle chłopak obudził się w swoim łóżku. To był tylko zły sen, na szczęście. To tylko sen. Usłyszał męski, niski, lecz uspokajający głos. To był Stasiu. Stał nad jego łóżkiem, jakby czekał, aż ten się obudzi. Zobaczył ślady krwi na jego pysku. To ty go zabiłaś? Zapytał spokojnie i opanowanie Ty mu to zrobiłeś? Tak, zrobiłem to. A dlaczego? Bo musiałem za dużo wiedział. Chłopak już wiedział o co chodzi. Poszedł do apteki. Kupił leki nasenne i prezerwatywy. Kurwa, po co mi prezerwatywy? Sam siebie pytał w myślach. Chodzę z nią dopiero drugi dzień, a ja już o tym myślę. No, trudno, skoro kupiłem, to trzeba wykorzystać. Wrócił do domu, zadzwonił do niej. Kilka minut później już była w jego pokoju. Zamknął drzwi na klucz. Zaczął ją delikatnie całować, najpierw w usta, szyję i dekold, aż w końcu zaczął zsuwać jej koszulkę. Nie stawiała oporu. Chciała tego. Samowolnie położyła się na łóżku. Głaskała go po włosach, kiedy on był zajęty bawieniem się jej piersiami. Ściągnął koszulkę. Zaczął ją rozbierać. Karole, nie koszulkę. Nie stawiała oporu. Pomogła mu ściągnąć spodnie. W końcu wszedł w nią. Odczuła ból. Pozwalała mu na wszystko. Zrobili to. Kilka pozycji, trochę sapania i krzyku. W końcu upragniony finał. Doszli w tym samym momencie. Padli zmęczeni na łóżko, zaczęli się przytulać. Witaj w psychorodzinie. I wtedy dotarło do niego, że nie założył prezerwatywy. Niestety całe romantyczne zajście przerwało pukanie do drzwi. Tak, to była Elżbieta. Nie mogła sobie wybrać lepszego momentu na powrót do domu. Synek, jesteś tam? Ta, tak jestem. Przeszkadzasz mi trochę. Co ty tam robisz? Nieważne. Usłyszeli kroki. Poszła do swojego pokoju. No to zajebiście, co ona se może teraz o mnie pomyśleć? E, tam nie przejmuj się. Wiesz no, jeśli zobaczy, że wychodzisz z mojego pokoju, to już pewnie se wszystko sama poukłada. Kurwa, że też nie można mieć ani trochę prywatności we własnym pokoju. Jak zwykle musi sprawdzać, co robię. Pewnie se pomyśli, że waliłeś konia, a to jest w twoim wieku normalne. Może. A nie chcę myśli, co chce. Przytulił ją do siebie mocniej. Ważne, że nas nie rozłączy. <grywki> ja sobie wyobrażam, że to jest taki... To jest taki dramatik. Oho. Leżeli tak do samego wieczora. Znowu usłyszeli pukanie do drzwi. Filip już chciał się ubrać, żeby otworzyć, kiedy nagle Karola go zatrzymała. Nie otwieraj. Dlaczego? Zapytał zaskoczony. Ubierz się, jak jej nie otworzę, to mi nie da spokoju. Ale to nie ona. Stasiu patrzy. Za drzwiami rozległo się wycie, które po chwili przeobraziło się w warczenie. Nie warczenie takiego zwykłego domowego psa. To było takie agresywne i puste. Nawet nie można se go wyobrazić. Bo jak warczenie może być pełne agresji i jednocześnie puste. No właśnie. Wstali, ubrali się, wyszli oknem. Biegli w stronę lasu, aż padli na ziemię ledwo dysząc Jak te osiem zmęczonych wilków Pomyśleli Koło nich stał pień Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to Że było to miejsce z jego snu Usiedli na pniu Z lasu wybiegło osiem śnieżno-białych wilków Zaczęły biegać w koło pnia Na ziemi pojawiła się krew Pełno krwi Wybiegli z kręgu, który utworzyły zwierzęta Wilki padły Nie wiadomo dlaczego, ale padły Wrócili do domów. Nie rozmawiali o tym. Filip od powrotu do domu Stasia nie widział, może to i lepiej, a może to i gorzej. Ale przynajmniej był spokojny, nic im nie groziło do czasu aż znowu nie pójdą do lasu. Dziewięć miesięcy później. Na świat przyszedł mały Mateusz. Dziecko jak każde inne, niby. Często płakał po nocy, jadł dużo, bawił się ciągle i robił to, co każde inne dziecko robi. Dorastał. Kilka lat później. Niektórzy z rodziny nazywali go Filip, albo Psychol. Był bardzo podobny do ojca, ale temperament odziedziczył po matce. Pewnego dnia jakimś cudem dowiedział się o historii psychorodziny. Kilka godzin później kątem oka dostrzegł ciemny ogon, znikający na schodach do piwnicy. Jako, że był odważny, zszedł tam. Miał chęć na zobaczenie czegoś strasznego, co przyprawi go odreszcze. Zobaczył gnijące ciało. O dziwo nie cuchnęło od niego. Zapach był jakimś cudem dobrze zamaskowany. Ciało pozbawione było głowy. Po bliższych oględzinach pomieszczenia, chłopiec zauważył, że pod jednym z krzeseł leży starannie oczyszczona z mięsa i z całej reszty czaszka. Nie miała ona żuchwy. W jednym z ciemnych kątów dostrzegł ruch. Podszedł bliżej. Leżał tam nienaturalnej wielkości pies ze zmasakrowaną prawą stroną twarzy. Pamiętał, że matka nieraz mu o nim opowiadała. Nie bał się. Wiedział, że dopóki nie powie, że Staś nie istnieje, dopóty pies będzie spokojny i miły. 17 lipca 2013 roku. Dzisiaj ten chłopiec ma około 19 lat. Nazywany jest przez resztę psychorodziny psycholem. Dlaczego? Pewnego dnia przy pewnej dziewczynie powiedział, że Staś nie istnieje. Oczywiście Staś wkurwił się i pobawił się trochę psychiką Mateusza. Najpierw kilka wizji, potem dziwne sny. We wszystkich coś go zabijało. We wszystkich coś go zabijało. Raz to jakiś smok, czasem nawet koń. Albo zabijały go od razu, albo męczyły, tak jak tamtego Darka. Czasami w snach zabijała go ta dziewczyna, która siedziała z nim, kiedy obraził Stasia. Często go torturowała przy pomocy jakichś dziwnych stworzeń. Robiły wszystko, co ona chciała. Rozrywały go, piłowały. Często używane były stare narzędzia tortur, takie jak. Kołyska Judasza, lub nawet mosiężny byk, lub nawet mongolskie siodło. Najrzadziej widywał ją samą w akcji. Wtedy powoli rozcinała go, od mostka aż do przyrodzenia. Czekała chwila, aż ofiara się wykrzyczy i uspokoi. W snach nie mógł umrzeć, dopóki nie przebito mu serca lub nie oderwano głowy. Kiedy już się uspokoił, zaczynała odcinać mu powoli palce. Zatrzymywała się na kości. Nie łamała jej. Odzierała go powoli ze skóry i mięśni. Krew płynęła litrami. Czuł ten ból naprawdę, ale nie mógł zginąć. Coś w tych snach dalej trzymało go przy życiu. Znowu ten ból. Teraz rozcina drugą rękę. Sala jest cała wypełniona krwią. Że tak powiem, obrała już mu dwie ręce. Widział tylko kości. Nie mógł się ruszać. Krzyczał, kiedy uderzała w nie młotkiem. Nie mógł znieść tego bólu, nie mógł się obudzić, nie mógł się ruszać, nie mógł nic. Po kilku tygodniach wrócił do domu pijany z imprezy. Ledwo wszedł do domu, od razu przewrócił się na łóżko. Kręciło mu się w głowie, nie mógł tego znieść. Wiedział, że zaraz się zacznie, ale nie zaczęło się. Zamiast tego zobaczył ją wchodzącą z nożami do jego pokoju. Chciał wstać, ale ona jednym szybkim ruchem pchnęła go na łóżko i zaczęła rozbierać. Nie wiedział, co się dzieje, był totalnie spity. Witaj w psychorodzinie. Stasiu patrzy. Nie chciał słuchać dalej, zaczął krzyczeć. Chciał się obudzić, ale to nie był sen. Nie tym razem. Zrobiła małe nacięcie przy jądrach. Ból, jaki odczuwał, był nie do zniesienia. Wycięła mu je. Położyła na stoliku obok, tak, żeby mógł widzieć. Zajęła się resztą. On był dalej wgapiony w stół, na którym pojawiały się coraz nowsze organy. Kątem oka dostrzegł ruch. To był on ten przeklęty pies. Nagle znaleźli się w lesie. Był tylko psychol i Staś. Mieli okazję się w końcu zmierzyć. Chłopak miał nóż w dłoni. Rzucił się na zwierzę, które zwinnie uniknęło ataku, zadając mu ranę w prawe ramię. Jak na trzy nogi szybki jesteś, powiedział z wyraźnym bólem w oczach. Ale mi nie dasz rady. Na jego twarzy pojawił się szyderczy uśmiech. Podszedł do psa i złapał go za głowę. Przycisnął ją do ziemi i zaczął odcinać młogon. ogon. Pies wył głośno. Odciął mu tylną nogę. Zwierzę było unieruchomione. Tak się zdawało. Szybko zrzucił z siebie chłopaka i wgryzł mu się w lewą rękę. Jedyne, co mógł zrobić teraz Mateusz, to chwycić go za górną szczękę. Chciał tylko otworzyć uścisk, ale zamiast tego złamał mu pysk. Szybko wbił nóż w drugie oko psa, po czym zdecydowanym uściskiem złapał go za głowę. Stasiek zaparł się mocno łapami o leżące pod nim drzewo. Psychol jednak zaczął z całej siły ciągnąć głowę psa. Człowiek miał więcej siły, ale zwierzę zbyt mocno się zapierało. W końcu urwał mu głowę. Ale ten nie ginął. Stał sobie dalej odwrócony w kierunku swojej leżącej na ziemi głowy. Nagle padł. Psychol obudził się w środku lasu. Nad nim stała ona, ubrana w czarną szatę i z nożem w ręku. Witaj w psychorodzinie, bracie. Ojejciu. To była właśnie historia tego naszego polskiego psychola. No, wielopokoleniowa. Nie spodziewałem się, że tutaj takie... Będzie time, time lapse, skok w czasie. Czy jesteś mi w stanie powiedzieć, jaki tam jest taki jakiś, jakiś konsensus tej historii? W sensie, bo Stasiu, pies. Tak. Trzy głowy. Nie, normalny. nie, nie normalny, normalny, ale trzy nogi miał. On jest kim? Szefem, nie wiem, szefem? Powiem ci, że wydaje mi się, że jakby zamysł całej tej psychorodzinki jest taki, w sensie, że to trzeba sobie dużo, wydaje mi się, samemu dopowiedzieć. dopowiedzieć no. Ale rozumiem, że jakby cały ten motyw tej psychorodzinki obraca się wokół tego psa i innych zwierząt, bo jest ich więcej, ale głównie Stasiu ma problemy. Psy... Chorodzinka. Boże drogi. Cały czas to było przed nami. No, przepraszam. Pod naszymi nosami. No. Jest ten kot też w sumie. I szczurka. Nic... Nie, przepraszam. Wąż. Wąż, wąż w kiblu. kiblu. Wydaje mi się, że, że to Staś, pies, pies, pies Stasiu, taś. te wszystkie halucynacje generuje? Tak, chyba tak, no bo on się wkurza mega, kiedy ktoś mówi, że on nie istnieje, co jest też dosyć ciekawe. To jest taka... E, Habsburgowie to są, tak? Tutaj ta, ta rodzina nie ma za dużej puli genetycznej. Nie, no ma normalną pulę, tylko że... bo oni tam nie są spokrewnieni ze sobą wszyscy. A, nie, dobra, może rację, tak tak, 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 Nie, jest wszystko tak, w porządku, tak, tak, jeżeli tak, tak. chodzi o bioróżnorodność genetyczną, jest super. <laughs> Tylko no nie rozumiem tego procesu za bardzo. Rekrutacji? Tak. Dlaczego, dlaczego psychol został zabity? Bo, bo, bo powiedział, że Stasiu jest. Nie ma go. Nie ma że go. Że Stasiu nie ma, a jasnym jest, że Stasiu jest. jest. To jest taki ontologiczny problem tutaj. Hmm. no, no i... ja, ja nie Ja trochę nie wiem. Jakby taka ta historia trochę nie ma sensu. Przepraszam, przepraszam, ale cztery części, no jakby ten lore zada. No, no, dużo, dużo wątpliwości stawia przed nami. Na cholerę był ten cały. A, to, to była ta cała geneza y, postaci psychola, drugiego, psychola tak. juniora. Tak, który Nie jest juniorem który nie jest synem oryginalnego psychola. dokładnie nie wiem czy oryginalnego no, w sumie tak no może tam jest cała linia psycholi. który jest synem Filipa po co ta historia cała że Mateusz nie wiem. No można było tylko o Mateuszu zrobić tą historię, tak naprawdę i dużo, dużą część zostawić z tego, co było. <grym> tak, no. Dałoby się zrobić z tego jakąś sklejkę. Uważam, że ta cała historia była tylko pretekstem dla autora, żeby opisać tą scenę seksu. Wydaje mi się, że dużo tam było ujęte tego, jak na całą resztę. Ha, że to taki bardzo szczegółowy opis. Ale te, te, te. te, te my... I, I zapowiadał to od pierwszej części, a to się wydarzyło chyba w <grym> trzeciej. No właśnie. No. Te urojenia tam też były tak opisywane szeroko powiedzmy. Szeroko były opisywane urojenia, ta historyjka. Do, do tej historyjki też to nie było specjalnie dużego przyłożenia, no bo potem się to wydarzyło. Wow. To się też wpisuje trochę w, w ten motyw takiego dzisiejszego naszego odcinka, w ten temat przewodni, czyli taką nostalgię mhm. potworską. Ja powiedziałem, że w takim razie zakładam podcast. Po tym, jak ktoś, nie pamiętam kto, wydaje mi się, że mógł być to Natan, puścił odcinek podcastu, który się nazywa Głupie Opowiadania Erotyczne. A, tak, tak, jak, jak najbardziej kojarzę. I tam. Y, to jest taki podcast, w zasadzie formuła y, przypomina trochę tą formułę pierwszych potworów, tylko że pan, tam ten gość, który to prowadzi czyta. Opowiadania erotyczne. Tak, czasem taki... też wydaje mi się, że pęka, że tak powiem przy tak, tym. No tak, wiadomo, tak, jest tak. to bardziej, bardziej NSFW materiał tak, niż to, tak, co... chociaż tak. dzisiejszy odcinek też był trochę mniej z nie, tych Niebezpieczny do pracy. E... Ale to, to słuchajcie, na słuchawkach chyba nie przy całym biurze, to mnie pracujecie chyba, w tym. To będzie całe biuro, które nas słucha. W, to w trybie open Space, was. no to no, bardzo miło. Oczywiście i smacznej kawusi wam życzę, i na szluga wyjście też. No. Ale to nie jest pełna geneza potworów, to jest tylko taki po, połowa, jeden, połowa. jeden z punktów bo, zapalnych tak, tego projektu. Tak, tak, tak. bo to nie jest także. Bo każdy projekt artystyczny, ja już ci kiedyś to mówiłem, <grym> musi się opierać na pewnych kolumnach, pewnych założeniach wstępnych. Tak. I to było jedno z nich, mhm. tak jak w moim dżinglu. Yy, no to tutaj było to i jeszcze jest parę kolumienek, które może kiedyś Państwu zdradzimy, ale to dopiero jest 50 odcinek. Także, tak. Więc. No. Czekajcie na tysięczny. Będzie. O boże. Nie, nie, Niesamowicie. E, tak. Czy, czy zagotowałem się? Czy zrobiłem się? Zrobiło się gorąco, gorąco? w pewnym momencie. Tak. Uch. Jak tam. Może przez to, że siedzimy w tych marynarkach? Może, myślę, że dzisiaj. Myślę, odcinków. że te lampy mogą też pomagać. W sensie, no. Opis y, niesamowicie sensualny, kiedy został, 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 była całowana dziewczyna w dekolt. E, tak. Art dekolt. E. Zawiodłem się trochę. Tak. No. Trochę, trochę tak. Tak długo czekałem na tą psychorodzinę. No, była. No, mogliśmy ją przeczytać po prostu, zanim, zanim zaczęliśmy to robić, ale nie taki jest zamysł tego programu, proszę Państwa. Wszystko się dzieje na żywo, wszystko jest naszym dla nas zaskoczeniem. Nic to jest, nie było planowane, nic nie było. Tętno pulsu. no nie wiem, no przykro mi jest trochę, że 50 urodziny mamy. A to tak nie działa. A to takie to opowiadanie, no średnie, średnie. Ale to chyba, wydaje mi się, że to jest dobry testament do, dla tego, co robimy tutaj cały czas. No, no, czasami się uda, czasami się nie uda, kochani. Tu jest jeszcze postscriptum. Adnotacja tak. od autora y, The Dark Descent. Ta historia może i nie jest na faktach, i nie jest straszna, ale kilka wydarzeń z niej miało miejsce naprawdę. Pozdrawiam użytkowników i życzę kolorowych snów. Pamiętajcie, Stasiu patrzy to prawda. No. no. Kilka wydarzeń z niej wydarzyło się naprawdę. Ja myślę, że to był właśnie ten. ten to, to, to najbardziej chyba opisana dobrze scena. On kupił prezerwatywy, po czym w zasadzie od razu potem, po tym kupnie, zadzwonił do niej. No bo już kupił, to co miał robić? Czekać? Czy no się ta, No tak, no ta, no ta, żeby nie zgniły, wiadomo. <laughs> Bo wiadomo, że gumy, wszelkiego rodzaju lateks i, i nitryle no, rozkładają się momentalnie. <laughs> to, tak, to otworzysz paczkę, i już jak wata cukrowa, tak jak wody do wody włożysz. <laughs> tak. I co? Uf. zapomniał coś zapomniał zapomniał no ale ja się nie dziwię mu szczerze mówiąc łatwo zapomnieć wydaje się że, <grym> tak. że dziesiątki takich historii były na przestrzeni lat no i co no Filip się zagotował po prostu no zagotował się chłop udawał sam się okłamał tak naprawdę nawet narrator uwierzył Filipowi że on nie zrobił tego świadomie tak 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 to tak. było niesamowite Filip po prostu był w tym wieku co mam wam więcej powiedzieć? No. Był w tym wieku, popełnił wszystkie błędy, jakie mógł po drodze. Powiem ci, że no naprawdę tak mi się to nie podobało. Jestem tak zawiedziony <laughs> tym, że nawet nie chcę mi się o tym gadać. No. A po, po to mam ten podcast, nie? Mamy. Y no. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem. W porządku, tylko 42 odcinki. No widzisz, dla mnie to już 49. No dla państwa 50. <głosy> Do <głosy> <Co> widzenia. <noise> no nie, poczekaj, bo wniosek trzeba, stałe segmenty są. Tak. Wniosek. Wniosek. Ojej, co żeś wymyślił. Wniosek, wiesz co, za, ja to załatwię, żebyśmy mieli co z, z głowy. Wniosek jest taki. Prosty, krótki, bo już nie chce mi się o tym rozmawiać. Jeżeli masz zamiar przeprowadzać kopulację, tak. Ale nie po to, jak śpiewał Żabson, żeby dziecko, Zdrobić, schodził, zdrowić, żeby dziecko tak, zrobić, to nie zapominaj tej prezerwatywy i ogólnie też dla bezpieczeństwa swojego organizmu też warto ich używać. Także... Tak, tak, to jest, to jest zdrowe i rozsądne, zwłaszcza jak masz, no ile? 19 lat? Nie, on miał wtedy 15. 15? No. Boże, nie róbcie Kupanie. sobie ludzie, takich rzeczy. No właśnie. Yy, nie, 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 nie. Więc tak, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Nie ma drugiej sprawy. Nie chce mi się drugiej nie, sprawy. Nie, nie będzie. To jest wniosek. Yy, nie zakładajcie dwóch na raz, bo to nie pomaga. To nie jest podwójna ochrona. <laughs> Stasiu, Stasiu patrzy. To jest Patrzę. jakiś wniosek? Morał? Pamiętajcie o tym w każdej chwili swojego życia. Życie, że Stasiu, Stasiu patrzy. patrzy. Jak oceniasz tą historię? W ogóle uważam, że to nie jest w duchu naszego podcastu. My zawsze słynęliśmy z tego, że wszystko nam się podoba, żeby nikogo nie urazić. Bo jest 50. odcinek i zmieniamy format programu, teraz jedziemy z tym. No, skończyła się ta ulgowa. I teraz już nie ma żartów. Już była Ania The Killer, byliśmy mili. <grystanie> ja byłem. Ciebie nie było wtedy. Przelała się. Yy, Czara goryczy. Pałka się przegła. Tak, raz na 50 odcinków możemy. W setnym będzie... Masakra. No, no. Ale w 51... Pałka się przegła, to jest... Tak jest. Guma się naciągła. No. Uważajcie. O. A Be... powinna była u Filipa. Będziemy strzelać. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że jeszcze chciałem dodać. Tak, tak. Że gdyby Filip y, pamiętał... No. To byśmy też sobie oszczędzili dużo problemów. No, na pewno. Bo już ta oszczędzili... historia... Tak, oszczędzilibyśmy sobie czytanie jednej części najdłuższej. No czwartej. właśnie. Więc moja ocena... No. no, To będzie tak. Jedna kompletnie niepotrzebna wizyta w aptece na trzy łapy Stasia. O, też mam łapy Stasia. Kurde. E, ale u mnie to jest tam trzy łapy Stasia. Mhm. Na to, ile plemników nie dotarło do celu. P <grym> o, <kur> <grym> Koniec. Tyle powiem dobrze trzeba jakoś y wliczamy co mały fap-fap. <noise> trzeba przepić to jakoś i ja chciałem zróbko dziękujemy za kawu się wszystkim którzy kawu się nam sponsorują końcik kulturalny bo to wspomniałem o tym mhm. i to nie wiem czy to jest polecajka czy to jest recenzja czy, czy, czy co to jest ale mhm. to takie taką historyjkę mam o. bardziej o, ja też będę coś miał o super to będzie recenzja Hamiltona? Oh, oh, przez y, <grym> osobę, która nie lubi muzykali. Nie cierpi wręcz. I nie oglądam żadnych muzykali. Nie lubię. Nie, jak e... są piosenki w filmach Disneya, spoko. Jak. Y, y, nie, nie, nie oglądam. Chicago nie. Byłem parę razy w teatrze muzycznym. Było fajnie, ale to nie jest mój. To nie jest moje ulubione. W porządku. W porządku. E, I... Myślę, że wszyscy, co już mieli obejrzeć Hamiltona, to obejrzeli, ale. Myślisz? Znaczy, no wiem, że cała Ameryka obejrzała Hamiltona wielokrotnie, ale nie wiem, czy po, po Polska, Polacy też oglądają Fani musicali nadążają o. mega za muzykalami, wydaje mi się. No dobra, no to, to będzie dla Scyplików. ciekawostka, to będzie dla ciekawostka dla ludzi, którzy oglądają muzykale i się na nich znają, bo ja przypominam, po, powtarzam jeszcze raz, nie znam się na tym, nie lubię ich. Ci, co nie oglądają, to się może przekonają, bo teraz tak. Jezu, jakie to jest długie. <laughs> można y, władce pierścienie obejrzeć w tym czasie. W, to jest tak długie, że na, ja będę recenzuję tę wersję Disneya, może ktoś z Państwa był na Broadway'u i tam byli inni aktorzy wtedy i fajnie, ale ja mówię o tym, co ja miałem. Na Disney+. Plus. Na Disney+. Plus. Długa, jest, to jest tak długie, że w środku jest przerwa. Jest no po prostu minutowy countdown, jest. więc Fartujesz. można się wysikać w domu, jakbyście ten, to możecie Taki wtedy skoczyć. teatralny experience tak. możesz sobie zrobić. Macie przerwę, więc ostrzegam, że jak wam się... Ja to oglądam na trzy razy. Jakby było za długie... To można w, w przerwie, w, w środku jest przerwa i tam się można wysiurać. Lin-Manuel Miranda. Ale to tam gra. Poczekaj, tam w tej przerwie grała jakaś muzyka? Yy, tak, tak, jak yy, z windy. Aha, okej. Okay, po okay. prostu była plansza. Bo na przykład pamiętam, yy, jak w telewizji czasem leciał film, skrzypek na dachu, no. yy, to tam było faktycznie też interludium. No. Yy. Jest, mm -hmm. tak, mm -hmm. Jest takie słowo, jednak dobrze. Wydaje mi się, że tak. no Interlude po angielsku, no, tak. Była no. taka karta po prostu plansza no. z chłopem na dachu grającym na skrzypcach. No. Szok. No i faktycznie po prostu leciała jakaś tam muzyka jeszcze. No. Taka wiesz, orkiestralna. Okej, okej, okej. No to tutaj nie wiem, może coś tam w tle, ale to, to, mm -hmm. to nie było aż tak istotne. Ciekawe. E, więc to było. Lin Manuel Miranda. Autor. Tak. E, I Alexander Hamilton też. Tak. Ja jego, że tak powiem, zdolności kompozycyjnych nie podważam absolutnie. Uważam, że I jest dobrym, jest mega i dobrym gościem i jest. I dobrze pisze też teksty. Dobrze pisze teksty, fajna jest ta muzyka, też Encanto. Bardzo fajne piosenki, chyba jedna z moich ulubionych takich z tych nowszych, Disneyowskich, Ale on on może niech robi to wszystko, tylko niech nie śpiewa. Proszę, nie, nie jestem w stanie zdzierżyć go. A co, głos ci nie pasuje? Tak, okay. on ma, według mnie ma brzydki głos po prostu, w sensie on, on brzmi jak kermit żaba na mnie. Tak, w sensie, w, w, chyba wiem, wiem o czym mówisz, on tak brzmi jakby, jakby górna część gardła miała taka przyciśnięta cały czas mam wrażenie. Tak, 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 tak. tak. To jest po prostu kwestia, no, której chyba nie da się wypracować bardziej, po prostu ma taką barwę głosu, ale no... No niestety... Rozumiem, rozumiem skąd to się bierze. Niektóre... tam była jedna taka piosenka gdzieś tam pod koniec, że, że ja mam wrażenie, że on już tak w, w nic nie trafiał. No, hmm. ja rozumiem, że ona miała być taka trochę przepłakana, ale no, hmm. dla mnie niezbyt. No ale biorąc pod uwagę, że to jest Broadway, dobrze rapuje, to mu trzeba przyznać. Tak, 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 tak. Jest, jest okej. Okay. Poza tym wszystko jest w porządku. Po prostu nie podoba mi się jego temper głosu, ton głosu, Jestem. jego to nie, no ale no. Barwa. Barwa. Co jest dość utrudnia cały experience, Bo biorąc pod, pod uwagę, że jest główną postacią, tak. Minus drugi uważam, znaczy minus, nie minus. Mm, wiadomo, jest w muzykalach taki leitmotiv. Każdy ma tam jakiś, tak, tak, jakiś tak. taki motyw przewodni, tak? Że tam. No, Aleksander Hamilton zazwyczaj jest w, 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 w wspominany. W tym musicalu no to jest właśnie ten. Aleksander Hamilton zawsze jest dokładnie taka sama. Nawet jeżeli mamy inną piosenkę, no to potem jest taki, wiecie, reference. takie, tak. No, leitmotiv, tak? Wiemy, co się dzieje. No i one się tak kumulują. Mhm. Więc na początku mamy tylko. No, Aleksander Hamilton jest w porządku. No ale dochodzi, dochodzi, dochodzi. Każda postać ma swoją jakąś rzecz, więc na końcu. To ja mam wrażenie, że oglądam po prostu. Wiesz, to jest tak jak. Odcinek w, z flashbackami sobie. To jest tak, jakbyś oglądał Twitch streamera na Twitchu, który reaguje do streamera na Twitchu, który <noise> reaguje do streamera, wiesz. Okej. Okay. Po prostu. To, to, już, to, już, to już nie jest to. To jest reference do reference do reference. No jasne. Więc. No i niektóre te się lepiej wgrywają, wpasowują. A niektóre są takie, że ja tam czasem, no, padałem, padałem. Ehm, no i takie adliby, to jest też bardzo musicalowe, wydaje mi się. Wiesz, jak chór nagle śpiewa forgiveness. <laughs> Taki, wiesz, jakieś słowo z... z no, Hasło-klucz. Hasło-klucz, tak, 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 tak. Więc to, to są rzeczy, które tak a, średniawo. Bardzo fajne postacie niektóre. Thomas Jefferson super gościem mhm. jest no ale postacią najważniejszą według mnie w tym całym serialu król jest król Jerzy the third z Białowierzy. tak jest no, no jest boski jest yy. absolutnie wspaniały i tylko i wyłącznie dla niego jakby to jego on tam się pojawia trzy razy chyba tak i śpiewa za każdym razem no, w, to w zasadzie tą samą piosenkę no wariacje na temat y -y. ale uważam że jest to jedna z najlepszych piosenek tam jest świetnie napisana postać, świetnie wykonana, to przede wszystkim. Tak, jest prześmieszny. On jest tam takim comic Tak, trochę. tak, tak. No rzeczywiście tak z, z pompą jest to zrobione. No pewnie, że tak. To, to jest Broadway. To jest Broadway, no, nie zapominajmy jednak. Ja tego nie, 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 nie kumałem mhm. do końca, ale no, widzę jaka jest różnica między Broadway'em a... Teatr muzyczny w Poznaniu jest bardzo fajny. W porządku. Ja bym... Nie ten. Ale... Wiadomo, nie jest to Broadway. No jest tam większa, delikatnie pompa. Tak, no. tak. Jest, jest tam większy rozmach, po prostu. Tak. I e, ja to szanuję. To. Doceniam. Tak. tak. Jako osoba, przypominam, która nie ogląda muzykali. Jeszcze jakieś plusy masz? Uważam, że muzykal jest bardzo efektywny w przekazywaniu treści. Tak. Na początku tego nie kupowałem, bo bawiło mnie to, że. A, teraz jadę do Nowego Jorku, a teraz wracam z Nowego Jorku. Nauczyłem tak, się dużo, zrobiłem wiele, ale teraz jestem tutaj. Ale nie gubisz się w tym. Wiesz, wiesz co on tam robił, wiesz, mm -hmm. co się dzieje, mimo że to brzmi dobrze i jest tam choreografia tańce hulańce, to nadążasz za fabułą, a Ta. nie, że masz takie, że. Ej, ale ja nie, nie znam się na historii Ameryki, nie wiem, co teraz robi Alex. Under. Under. <laughs> eee, tak, tak tak, tak, tak. Więc dużo treści jest tam przekazywanych, i no mówię, gdyby to miało być po prostu gadane, to by musiało być bardzo takie nie. Mm, no nieludzkie. W sensie, że ludzie raczej tak nie rozmawiają w taki sposób. To by musiała mm. być tylko i wyłącznie ekspozycja, a biorąc pod uwagę, że to, jest, to są piosenki, no to ta ekspozycja, jakby wszyscy się chyba zgadzamy, że to po prostu jest w ramach takiej konwencji, nie? Mm -hmm. I no, powiem ci, że mimo tych wszystkich rzeczy, które tam czasem mnie rozbawiły, tak nie w taki, sen, w taki sposób, że powinny mnie rozbawić, tylko bawiło mnie no, konwencja. Konwencja, konwencja, w sensie, no, że miałem takie, no to jest niedorzeczne. Mhm. Y, no to, to, to wzruszyłem się nawet trochę na koniec. O, Naprawdę intensywne to jest. Intensywne. No to, Historia. No to ciekawe. Ja też nie będę ukrywał, nie skończyłem tego, więc y, 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 jest to czasochłonne. Ale na pewno sobie, na pewno sobie zobaczę, w którymś momencie. Zwłaszcza, że ja lepiej to trawię, myślę, niż ty. Mm -hmm. I państwu też polecamy, jeżeli was przekonał ten opis. A to, co ja mogę jeszcze, jeszcze dodać od siebie w ramach kącika kulturowego polecajek, to tak długo z tym zwlekałem, bo jakoś tak nie było okazji, nie czułem, żeby była potrzeba. Jeżeli państwo kojarzycie... Y, takie wspaniałe tytuły, takie wspaniałe produkcje w internecie, jak y, Scooby-Doo, Tajemnica, Zagadki, y, albo w ogóle cokolwiek, w, co wyszło z kanału Pies Pochodny. No, teraz już aktualnie nie za bardzo funkcjonujący, ale parę lat temu miał swoje 5 minut zdecydowanie. Zdechu. Zdechu nie... Albo umarł, zależy kogo zapytać. Y, <laughs> u, no. Y, tak czy inaczej, Pies Pochodny, brakowało mi tego kontentu. Wiedziałem, że tworzy jeszcze muzykę pod swoim nazwiskiem normalnym, czyli Samuel Baron, mm -hmm. i niedawno wydał album. Króciutki, znaczy krótki, nie krótki. Zwykły. <laughs> Zwykły w swojej długości, nie jest to epka. I bardzo, bardzo fajny, uważam, szczerze mówiąc. Są tam dwa single z tego albumu. Obie piosenki bardzo fajne, które, do których sobie regularnie wracam, mimo że już jakiś czas temu. Męczyłem po prostu płytę sam w sobie, mm -hmm. album się nazywa Parapsychologia, jeżeli dobrze pamiętam, mm -hmm. piosenki sympatyczne, fajne, Taki powiedziałbym taki styl takiego barda troszkę polskiego. Barda polskiego w, taki... w jakim sensie? W takim sensie jak? Co, kar Kaczmarski? No mam Tylko... nadzieję, że tutaj nie powiem, nie powiem nic przykrego, mam nadzieję, że, że nikt się nie obrazi, ale mi to gdzieś leży między Kaczmarskim a Organkiem. Ok. No to... Jest, to, jest to ciekawe, jest to warte zobaczenia, na pewno jak się państwu nie spodoba, to nikt się nie obrazi, ale no, uważam, To jest bardziej uważam, taki hip-hop, hip czy taki, bardziej taka muzyka jakaś gitarowa? Nie, gitarowa, gitarowa, gitarowa melodyjna okay. gitarowa, miłe takie... Spokojne piosenki raczej, chociaż jest tam parę takich dynamiczniejszych, takie. Ciężko mi powiedzieć, jakie to wzbudza emocje, wydaje mi się, że to każdy sam sobie dopowie. Warto sobie przesłuchać, zobaczyć i, I chyba tyle mogę sensownego o tym powiedzieć. Naprawdę fajny album. Okej, okay. w pożądaniu. To tyle. Były oceny, były wnioski. Chyba tak. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie, jeżeli słuchacie tego Państwo wtedy, kiedy to wyszło, mm -hmm. nast albo następny odcinek. Jest z takim mrugnięciem. Mrugnięciem oka do ludzi, którzy słuchają nas od początku, albo przesłuchali wszystkie odcinki, bo będziemy mieli wielki powrót. Coś niesamowicie ciekawego. Coś niesamowicie ciekawego się wydarzyło i bardzo chętnie o tym Państwu powiemy w następnym odcinku. Także zapraszamy do czekania, do słuchania. Jaką piosenkę będzie dzisiaj na koniec? Coś wariackiego na pewno. Wariacka piosenka? Jakaś wariacka, zobaczymy. No to co, bardzo dziękujemy za 50 odcinków. Mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze następne 50. Bardzo dziękujemy jeszcze raz wszystkim za tych, tym, którzy nas wspierają, którzy piszą miłe słowa, którzy udzielają się, tam robicie te wszystkie rzeczy, na które pozwalają te platformy. To jest bardzo, bardzo miłe. I nawet po cichu działając też jesteśmy. Tak, doceniamy. Pewnie. Bądźcie tak. sobie w ciszy, jeśli tego potrzebujecie. Dokładnie tak. No. No więc co? Do zobaczenia, usłyszenia. Jo. Yo. Yo? W ogóle to nie jest w naszym stylu. Siedzimy w marynarkach. Bo rodzina to rodzina.